nazywam się Gosia, a dzisiejszy filmik poświęcony będzie książce pod tytułem Syrena, autorstwa Kiery Kass, która jest też autorką bestsellerowej serii Rywalki. Także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że już bardzo, ale to bardzo dawno żadna książka nie wywołała u mnie aż tak skrajnych emocji. Przy tej książce płakałam, śmiałam się, byłam zdziwiona, zszokowana, zła. Po prostu emocje się z tej książki wylewały, jeśli chodzi przynajmniej o mnie. Dlatego stawiam tą książkę na najwyższym podium i dostaje ona ode mnie ocenę celującą. Jeśli chodzi o fabułę tej książki, no to główną bohaterką jest Kaylen, syrena, której no troszkę brakuje do takiej typowej Arielki, zważywszy na to, że nie posiada ona ogona. Wygląda jak zwykła, normalna dziewczyna. Wraz ze swoimi siostrami syrenami, swoim pięknym, cudownym głosem wabi marynarzy, podróżników i każdego, kto akurat znajduje się na wodach, wabi ich no na pewną śmierć. Co prawda nie za bardzo jej to odpowiada, nie jest zadowolona z tego, co robi, jednak taka obejmuje ją umowa pomiędzy nią a matką ocean. No i na czym ta umowa polega? Umowa ta polega na tym, że przez 100 lat dziewczyny muszą być bezwzględnie posłuszne matce ocean, muszą wabić wszystkich, którzy znajdą się na wodach, na bezwzględną śmierć. Historia ta jest przedstawiona oczami Kaylen. Wiemy, jak się czuje i jakie uczucia towarzyszą jej podczas dokonywania różnych decyzji, na które nie zawsze przychylnym okiem patrzy matka ocean. I to jest właśnie ten haczyk, ponieważ Kaylen spotyka chłopaka. Chłopaka o imieniu Akinli i nie może on wyjść z jej głowy, no po prostu dziewczyna się zakochała. I teraz jest problem, jak pogodzić tą umowę zawartą między matką ocean, a tym, że zakochała się w człowieku, którego w zasadzie swoim głosem może najzwyczajniej zabić. To był trudny wybór, ona znalazła wyjście z tej sytuacji, jednak kiedy matka ocean się o tym wszystkim dowiedziała, no to nie było za kolorowo. I muszę Wam powiedzieć, że zakończenie tej książki było bardzo zaskakujące moim zdaniem. To, jak się skończyła ta cała historia tego wątku miłosnego, jak się skończyły inne wątki, te typowo siostrzane, jakie były relacje między matką ocean a innymi syrenami, no to jest po prostu, moim zdaniem jest wszystko świetnie napisane. Nie mam tej książce nic do zarzucenia, wręcz przeciwnie, mogłabym się nad nią zachwycać, mogłabym o niej mówić w samych superlatywach. Pozostaje mi tylko polecić Wam tą książkę, żebyście ją przeczytali i sami stwierdzili, czy jest i była warta przeczytania, bo moim zdaniem naprawdę jest. No i to chyba wszystko z mojej strony. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję do usłyszenia już niebawem. Cześć! Główną bohaterką...